Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zapraszam na przepyszne placki z ciasta gofrowego. Sezon letni w pełni, dostęp do owoców wszelkiego typu, jagody, maliny i inne jest ogromny. Z borówkami, a nawet czerwoną porzeczką smakuje rewelacyjnie. Dodam jeszcze, że przepis jest naprawdę bardzo łatwy. Wsypuję do miski jedną szklankę mąki z takim dość sporym brzuszkiem, mniej więcej około 180 g, łyżeczkę cukru waniliowego, dwie łyżki cukru. Mieszam całość na sucho. Po chwili do suchych składników dodaję dwa żółtka, szklankę mleka, no może taką nie całkiem pełną. Miksuję całość wstępnie i jeszcze tylko dolewam troszkę oleju, około 30 ml. Ponownie miksuję dość krótko i odstawiam na około 10 minut. W międzyczasie ubiję dwa białka ze szczyptą soli. Kiedy piana będzie sztywna, pod koniec dodam jeszcze odrobinę cukru z tej porcji, którą dodawałam do suchych. Po krótkim zmieszaniu cukru z pianą dodam pianę do pozostałej masy. Wymieszam krótko, delikatnie, łyżką, nie robotem. Dzięki temu będziemy mieć właśnie puszyste placki, przepyszne. Jak widać tutaj na filmie, po połączeniu z pianą ciasto jest dosyć gęste, ale takie właśnie lekkie. Zobaczycie na patelni, jak bardzo ładnie będzie się formować w te okrągłe placuszki. Smażymy tradycyjnie na rumiano, na rozgrzanym tłuszczu, z tym, że na bardzo umiarkowanym grzaniu, żeby nam się nie przypaliły. Można oczywiście te placki smażyć większe, będzie to łatwiejsza, szybsza robota. Możecie także te placki smażyć w głębszym tłuszczu, będą jeszcze smaczniejsze. Jeśli chodzi o dodatki, zastosowałam tutaj tradycyjnie bitą śmietanę. Możecie oczywiście zamiast bitej śmietany zastosować zupełnie coś innego, na przykład serek homogenizowany waniliowy. Niesamowicie pyszne placuszki, bardzo polecam. Pozdrawiam wszystkich cieplutko, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.